Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer. Witajcie w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tak, wiem, jest to przesunięty raport, który miał być w środę. Jest w sobotę, wybaczcie, no problemy techniczne. Coś ostatnio Vegas, jak i sam komputer zaczął mi robić pod górkę. Ale powtórka jest, jest dobrze. No ale dobra, co nieco o bitwie, tak? Jest to linia Siegfrieda w trybie szturmu, a naszym protagonistą jest Huvi, który jest oczywiście obrońcą, a zarazem scoutem w WZ-131, lub jak to woli WZ-131, czyli siódmy tier, chiński, bodajże chiński, tak, na pewno chiński. I coś chciałem powiedzieć, siódmy tier chiński, lekki, o, to chciałem powiedzieć, jak widać rzuciło, no możemy powiedzieć na dziewiąte tiery, bo dziesiąte to tak nie za bardzo można powiedzieć, ponieważ jest tylko po jednym i to trzeba powiedzieć po jednym mocarnym, ale zobaczcie, E75 w ogóle nie zwraca uwagi na Huvi'ego, ma go głęboko gdzieś, a Huvi go tutaj gąskuje. Czyli już ma, można by tak powiedzieć, po spocie. Całkiem ładny damage wchodzi, chociaż 205. Czy to jest na pewno to powiedziało? Mamy tutaj 200 średnich uszkodzeń, a 159 penetracji. I coś czuję, że może to nie być to powiedziało. Jak ma się sytuacja na złocie? 200 uszkodzeń oczywiście oraz 230 penetracji. Czyli standardowo, tutaj akurat mamy, chwila, 230, tak, oraz 159, no to w sumie niezła różnica, jakby nie patrzeć, 70 różnicy penetracji, to nie jest mało. Tutaj te 54 podpalone, niestety z automatyczną gaśnicą, ale zobaczmy, T541 na awku, na jego niekorzyść, na korzyść oczywiście Huvi'ego, który zobaczcie jak ładnie tutaj paziuje kolegę. Nie wiem jaki tu jest reload, zaraz sprawdźmy. No i dobra, zaraz sprawdzimy jaki jest reload. Coś około 5 sekund, czyli całkiem znośnie. Wiadomo, to jest czołg lekki, tak więc nie ma się po nim jakichś rarytasów spodziewać, nie można. Ani jakichś tam wyskokowych penetracji. Ponieważ są to czołgi raczej do świecenia oczywiście, co jest no shit Sherlock, tak jak to mówią. Oraz do flankowania i wtedy strzelania. Tutaj strzało daje Miksa 75 oraz podpalenie. No całkiem nieźle tutaj dostał Huvi. No ale dobra, to jeszcze nie jest koniec bitwy, ponieważ Huvi zginie w tej bitwie. Ale dopiero pod koniec tej bitwy, tak więc zobaczcie, jest dopiero 8-3. I jeszcze czeka nas trochę tutaj strzelania, tak więc zobaczmy co on tutaj wykombinuje. Zobaczcie, strzela zwykłymi APK-ami. W ogóle nie rusza złotka. I przebija normalnie z boku T110 E5. Teraz w ogóle był rykoszet od niego, czyli naprawdę to był fart jak nigdy. I zobaczcie, kolejne przebicie. No, 110 wydaje się być bardzo miękkim czołgiem w tym przypadku. A raczej tak nie jest. Zobaczcie, kolejne szczęście, czyli nietrafiony strzał. Czy go teraz Huvi wykończy? Pięknie, ładnie wykończony. T-110-5 praktycznie całe zostało spaziowane. Dziwne, że w ogóle się nie rzuciło najpierw na WZ-a, który jak widać nieźle go paziował. Ale zobaczcie, mamy tu jeszcze 13-75. Coś mi się zdaje, że właśnie to on go zniszczy. Ale sam jeszcze oberwał dwie pestki. Czy będzie trzecia? Jest i trzecia pestka. Gdyby było minimalnie więcej życia, coś czuję, że raczej by T-75 zniszczył. Mamy 4000 DMG.
Ja tutaj się nie przełączam, przełącza się Huvi. I zobaczmy, została tylko 75, czyli bardzo szybka bitwa. 5 minut. Takie bitwy się lubi, oczywiście jeśli się wygrywa. Jeśli oczywiście takie bitwy dostajemy sromotnie w tyłek, to już nie za bardzo jest fajnie. No i pięknie, ładnie, E75 zniszczone. Znaczy, 75 tak, ale nie 75, tylko 1375 zniszczone. 4000 DMG, mamy trochę po spocie. 15-5, koniec bitwy. Całkiem niezły wynik. A tymczasem ja dziękuję za uwagę. Przypominam o Google Plusie w opisie, gdzie możecie chociażby zobaczyć moje postępy w wykonywaniu misji do ISA 6. Co 2-3 dni będę tam wpisywał aktualne moje statystyki dotyczące ilości posiadanego doświadczenia na każdej nacji. Przypomnę tylko wam tyle, że z każdej nacji mam tylko jeden czołg. Nie chciałem kupować więcej, jeden wystarczy. No ale dobra, w tym materiale to było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.